Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dzisiaj mam przepiękny, słoneczny dzień, aż muszę mrużyć oczy. Mam nadzieję, że u Ciebie równie radośnie, jasno i słonecznie. Taki dzień powinien być. Nie wiem, czy jesteś dziś gdzieś na urlopie, na wakacjach, czy może gdzieś tam w pracy jesteś i ciężko pracujesz. No ja mam tak, że z dziećmi muszę być w domu. I mamy wakacje, mamy wakacje. Gdzieś zaraz sobie pójdziemy, natomiast teraz króciutko chciałbym opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, co się wydarzy, no i jedną ciekawą rzecz poruszyć z zakresu, no, CSI zasadniczo, ale to po prostu tematyki tego, o czym rozmawiamy, więc tak. Noc miałem lekko nieprzespaną, bo do 24 siedziałem, dyżurowałem na e-mailu, ponieważ do 24 skończyła się promocja na kurs CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu. O 24 wygasła, kto się załapał, to się załapał. Serdecznie, serdecznie dziękuję za udział, bardzo dziękuję za zainteresowanie. No i czy jestem zadowolony? Oczywiście, że tak, oczywiście, że jestem zadowolony. Promocja się skończyła, ale osoby, które oczywiście wzięły udział w tej promocji, widzimy się na kursie. Natomiast to była promocja na najniższą możliwą w historii cenę za ten kurs, ponieważ nigdy już tak nie będzie. Ja nie będę obniżał cen kursów. To jest po prostu pierwsza edycja tego pierwszego, najważniejszego kursu, kursu podstaw. Pozostała jeszcze szansa i można uzyskać dostęp do kursu, można wejść w posiadanie tego kursu, zostać kursantem za kwotę obniżoną o 25%, ale tego nie należy płacić teraz, tylko osoby, które są tym zainteresowane, żeby jednak w terminie normalnym, kiedy będzie okienko sprzedażowe, nabyć kurs, to będą mogły to zrobić za kwotę 1500 zł, czyli o 25% taniej. Dobrze wyliczam? No dobrze wyliczam, no 25% taniej niż ten kurs będzie kosztował. Teraz nie płacą nic. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy jednak zacząć ten kurs, to zarezerwuj sobie taką możliwość. Wysyłasz na adres kontakt@szpiegul.pl maila, w którym w treści wpisujesz swoje imię i nazwisko, to, że jesteś zainteresowany rezerwacją, zainteresowana rezerwacją. A w samym tytule maila piszesz rezerwacja. To wszystko. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat, jak to działa, no to nadal jeszcze jest dostępny zapis webinaru, na którym tłumaczę również te zasady. To się, te wszystkie zasady płatności, zasady skorzystania z wszelkich obniżek jeszcze na ten jeden jedyny kurs, jeden jedyny raz. Na pierwszą edycję tego kursu. To jest godzina 23 minuty 30 sekund. Tam zaczynam mówić o płatnościach, chociaż należałoby wysłuchać całego webinaru, dlatego że webinar jest naprawdę przeciekawy. Webinar jest o koncepcji CSI. Jak koncepcja CSI powinna być zorganizowana w firmie, ale to nie są szczegółowe wytyczne, bo na to potrzebowalibyśmy kilkudziesięciu godzin. To są raczej, tłumaczę koncepcję, jak CSI powinno w firmie być zorganizowane, jak poszczególne koncepcje, jak poszczególne moduły, nie tylko zresztą, bo dzisiaj też poruszę jedną fajną, ciekawą rzecz. Natomiast mówię, jeżeli jesteś zainteresowany zarezerwowaniem sobie wciąż za niższą cenę, to do 8 sierpnia, czyli do niedzieli, do godziny 24, możesz to zrobić, wysyłając e-maila kontakt@szpiegul.pl. Mail z tytułem rezerwacja, a w samym mailu imię, nazwisko, abym wiedział, z kim się kontaktować, kogo informować, kiedy będzie okienko sprzedażowe i kiedy będzie można skorzystać, jeśli osoba nadal będzie zdecydowana, jeśli ty będziesz zdecydowany. I wtedy sobie ten kurs wykupisz, mimo że on będzie w normalnej cenie sprzedawany, to ty będziesz mógł go kupić za cenę niższą o 25%. O tym, kiedy okienko sprzedażowe, wszystko mówię w webinarze, właśnie godzina 23 minuty 30 sekund. Tam zaczynam tłumaczyć płatności i terminy. No i ewentualnie wszelkie kwestie tam organizacyjne, tak? Jaka firma i tak dalej. To by było na tyle, jeśli chodzi o zamknięcie 50%, jedynej, powtarzam, w historii 50% obniżki na kurs CCSIF.
I przeszedłbym może do następnej kwestii. Mówię o rezerwacji, już powiedziałem. O, już wiem. Opowiedziałbym dzisiaj o bardzo fajnej infografice. To jest bardzo ważna infografika, wbrew pozorom. To jest infografika o kompletnej zmianie paradygmatu. Ale żyjemy w świecie, w którym paradygmaty ulegają zmianie. Ulega zmianie wszystko. Geopolityka. Jedno mocarstwo słabnie. Inne mocarstwo odradza się. Siły, środki zmieniają się. Zasadniczo nie wiemy, czy pod kątem politycznym jesteśmy bezpieczni, nie jesteśmy bezpieczni. Zaczynamy nic nie wiedzieć tak naprawdę. Zmienia się nasza obyczajowość. No może nie tyle zmienia, co ulega pewnej korekcie tak naprawdę, jak się na to popatrzy, bo tak samo ta moralność była zmieniana chociażby, ja o tym mówiłem w OSS-ach dotyczących ochranki, dotyczących tej rewolucji, tak zwanej rewolucji, to był zamach stanu tak naprawdę. Rewolucja lutowa była rewolucją, natomiast jeśli chodzi o rewolucję październikową, to był tylko bolszewicki zamach stanu, nic więcej. No skutkował później wojną domową, ale wojna domowa to już nie rewolucja. Tam również hasła podnoszono związane z hasła z seksualnością, z wyzwoleniem, wyzwoleniem kobiet, wyzwoleniem człowieka w ogóle z okowów starego świata. Dzieje się to obecnie również. Ten stary świat zaczyna nas uwierać i paradygmaty się zmieniają. Ja myślę, że to jest po prostu zmiana paradygmatu, a nie tylko jakaś przejściowa moda. Co mam na myśli mówiąc o przejściowych modach? No zobacz, w latach 60., 50. świetnym interesem to było straszenie obywateli w Stanach, mówię, a nie tylko na Zachodzie również, ale głównie w Stanach. Straszenie obywateli i najlepsze interesy robiło się na sprzedawaniu przydomowych schronów atomowych, tak? Straszenie bombą atomową było straszne. Przyszły lata 70., końcówka ich, lata 80., no zdepenalizowano narkotyki i rozpoczęła się walka z handlem, nielegalnym handlem narkotykami, trwa do dzisiaj i ta walka, nie będę w tej chwili oceniał, natomiast wcale państwo nie wygrywa w tej kwestii. Państwo jako państwo, prawo jako prawo. Być może ktoś tam jakąś lewiznę z tego gdzieś ciągnie i wygrywa, no ale to już mówię, z przestępczością zorganizowaną się nie wygrywa, próbuje się ją jakoś okiełznać, ta walka jest bardzo nierówna, na szczęście jest prowadzona. Na szczęście, bo gdyby nie to, to PZ-y, czyli przestępczość zorganizowana, zawłaszczyłyby rolę państwa. To by się nie załatwiało w państwie, tylko tam, gdzie są PZ-y. Jeśli państwo jest bardzo nieskuteczne, sprawy sądowe ciągną się latami, dekadami, no to mimo wszystko korzysta się z takich, prawda, użyję bardzo nieładnej sprawy słowa, bo nie powinno się w tym zakresie używać tego słowa, ale windykatorów długów na przykład, tak? Tracą wszyscy, ale... No dobra, natomiast mówię, lata 70., lata 80., to robiło się interesy na tym, że zwalczało się przestępczość zorganizowaną. Kiedy upadła komuna, to właśnie ta walka z narkotykami w latach 90. została przerzucona szczególnie na przestępczość zorganizowaną, na walkę z nią, aż dotarło do września 2001, 11 września, i rozpoczęła się walka z terroryzmem, tak? No jak walka z bronią masowego rażenia, bo co to jest walka z terroryzmem? Terroryzm to jest metoda, to nie jest organizacja, to nie jest państwo, to nie jest nic. No ale dobra, mieliśmy walkę z terroryzmem, czyli cała ta branża security, która była związana, branża bezpieczeństwa, która była związana w jakikolwiek bądź sposób, nawet jeżeli była tylko dowiązana, to pieniądze robiło się na tym. I tak to trwało do tego, aż nam wyskoczył COVID-ek po drodze, tam próbowano, nie wiem czy zauważyliście, ptasia grypa, świńska grypa, ale ludzie na grypę nie reagowali, to teraz nie mamy grypy, teraz mamy zupełnie inne choróbsko, grypą nie wolno tego nazywać i to nie jest grypa. Ja zresztą nie jestem lekarzem i ja nie będę wnikał w to, czy to jest grypa, czy to nie jest grypa, ja powiem coś innego. Postawiliśmy na kwestie zdrowotne, biologiczne i mam takie wrażenie, że tak jak przez 20 lat zarabiało się i stworzyło się cały biznes wokół walki z terroryzmem, tak teraz stworzymy wokół promocji zdrowia, wokół walki z wszelkiego rodzaju zarazami, które mogą ludzkość nękać, bądź może i nękają. Z tego mam nadzieję też jakieś fajne rzeczy będą, natomiast nie oszukujmy się, tu chodzi o robienie pieniędzy. Oczywiście, nie samą medykamentem człowiek żyje
paradygmaty, które obecnie ulegają zmianie, one tylko wzmocnią ewentualne robienie biznesów, i to mówię całkiem pozytywnie, nie w jakimś negatywnym świetle, biznesów na ochronie i promocji zdrowia, ale również, bo miejmy nadzieję, że to również doprowadzi do rzeczy pozytywnych, że pojawią się leki na choroby, na które no, do tej pory się coś nie pojawiały. Dobra, ale to jest takie idealistyczne spojrzenie i tego byśmy się trzymali. Natomiast pamiętajmy, że powiedziałem, że paradygmaty się zmieniają i te paradygmaty to one właśnie powodują, że musimy spojrzeć na wiele rzeczy pod zupełnie nowym kątem. I teraz przejdę do CSI. Stary paradygmat, on nie jest zły. Ja o tym mówiłem na webinarze, dlatego polecam oglądać cały webinar. Stary paradygmat dotyczący prowadzenia działalności biznesowej, wypracowany przez wieki. On mówi, że pieniądze zarabia się tak na sprzedanym produkcie i to jest to, na czym firma zarabia, czy usłudze. Natomiast wszystko inne to są koszty. Co to znaczy? Znaczy, że sprzedaż równa się działalność biznesowa, tak? Produkcja równa się sprzedaż, równa się działalność biznesowa, tak również działa. W założeniu bardzo ogólnym, prawda? Natomiast wszystko inne, na co trzeba kasę wydać, to są koszty. Czy jest to tak zwany wywiad gospodarczy, w starym znaczeniu tego słowa, czy jest to jakiekolwiek kwestia bezpieczeństwa, czy jest to kwestia jakakolwiek analityki, czy to są wszelkie rzeczy jak logistyka, jak księgowość, nawet jak marketing. No na marketing trzeba ciągle wydawać pieniądze, a to przecież nie jest sprzedaż. No i takie stare myślenie to jest właśnie, że mamy takie różne segmenty, które z działalnością gospodarczą nie są związane, bo tutaj trzeba te pieniądze dawać, płacić, no to tak nie za bardzo, a ten segment, który to tam zyski są, tam gdzie jest sprzedaż. No i to jest właśnie stary sposób myślenia i pomiędzy tą działalnością gospodarczą, a tymi poszczególnymi różnymi tam bezpieczeństwo, są tylko relacje takie wychodzące z jądra działalności gospodarczej, czyli sprzedaży, tam na księgowość, na coś, no niestety zgryzamy zęby, możemy to, nie wydajemy pieniędzy, trzeba to wydajemy. I to jest właśnie stary paradygmat. Tak zarabiamy pieniądze, podobnie jak się mówi, że na oszczędzaniu pieniędzy też można dobrze wyjść, co dzisiejsze czasy, a i wszystkie inne pokazują, że wcale to nie do końca tak działa. Oszczędzanie jest dobre, ale to w warunkach, które są bezpieczne, w których nie zmieniają się reguły gry, a teraz reguły gry się zmieniają bardzo. Pieniądz, który mamy dzisiaj, on będzie oparty na pewno na czymś innym, czy na czym, to już nie będziemy dywagować, bo to już jest fantastyka naukowa i po co o tym rozmawiać. Pieniądz się zmienia, no to już widać taki przykład. W Chinach nie dość, że ich waluta staje się walutą cyfrową, to jeszcze będzie prawdopodobnie walutą terminową, która jeżeli nie wyjdzie na rynek w określonym czasie, to znaczy my będziemy sobie oszczędzać, a nie wydamy jej, to po prostu straci ważność, tracąc ważność będzie równa zero. To są takie właśnie różne rozwiązania, które nas czekają, chcemy czy nie chcemy. Nasz paradygmat prowadzenia działalności gospodarczej również się zmienia, dlatego że weźmy marketing. Marketing, chociażby Philip Kotler to mówi, marketing to jest jedyny dział w firmie, który przynosi zyski. Wszystko inne to są tylko pochodne. I to ma sens. Ja nie będę tego teraz tłumaczył, ale to była próba zmiany paradygmatu już 20 lat temu. A może i nawet wcześniej on próbował, natomiast tak 20 lat temu zaczęło się o tym mówić tak dość solidnie i głośno i sensownie, i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. A może już w latach 90. faktycznie, to już byłoby 30 lat. Niemniej jednak paradygmat się zmienia i dzisiaj współcześnie rozumiana działalność biznesowa, firma, to jest nie tylko ludzie, którzy są w firmie zatrudnieni, ale wszyscy interesariusze. Jak tworzymy zespoły, wcale nie oznacza to, że zespół musi być stworzony z ludzi, których zatrudniamy. To może być zespół z ludzi, z którymi współpracujemy. Tak? Outsourcing już dużo wcześniej stał się taki modny, sensowny biznesowo, zyskowny. Nie tylko dla firm outsourcingowych, ale i dla firm, które z nimi współpracują i korzystają z możliwości działalności outsourcingowej. Natomiast
nie tylko o ludzi chodzi, chodzi o wszelkie procesy, chodzi właśnie o to, że księgowość, analityka, strategia, strategie biznesowe, zarządzanie strategiczne, w końcu wywiad w biznesie, wszystkie trzy poziomy, bezpieczeństwo biznesu, to wszystko nie jest gdzieś na zewnątrz, nie ma relacji na zewnątrz, to wszystko jest wewnątrz firmy i to wszystko wzajemnie się przenika, to są procesy, które wzajemnie są powiązane, dane, które pomiędzy, informacja, dzisiaj pieniądzem jeszcze, albo cały czas, albo będzie, albo nie wiemy, ale pieniądzem, tą wartością, to jest informacja, informacja, czyli również dane, bo z danych czerpiemy, przekształcamy dane na informacje. I teraz to wszystko się wzajemnie przenika z tą działalnością sprzedażową, z działalnością produkcyjną, z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, chociażby dla osób, no dla właścicieli, dla akcjonariuszy, jeżeli to są, dla wszystkich, którzy na kasę wyłożyli na biznes. No bo dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już mamy blockchain, tak, rozwój nowych technologii, tokenizację. To jest zupełnie odrębna kwestia od akcjonariatu chociażby. To są rozwiązania, które są już wprowadzane. Jeśli chcesz wiedzieć, o co chodzi, zobacz sobie któregoś najnowszego Rahima Blacka, co mówi na YouTubie. On się zajmuje bardzo fajnie tokenizacją, chociażby tokenizacją elektrowni fotowoltaicznej, tak? No, bardzo, bardzo interesujące kwestie. Ale mówię, i teraz mamy do czynienia z pewną sferą, przestrzenią, gdzie te procesy, one wzajemnie się przenikają, działają, one są wspólne, tam się nie patrzy, że to są koszty, to są inwestycje, sposób myślenia, inne spojrzenie na to samo, zmiana paradygmatu. To się właśnie dzieje, to się dzieje nie tylko w polityce, w geopolityce, to się dzieje nie tylko w ekonomii, to się nie tylko dzieje tam, gdzie patrzymy, załamały się łańcuchy dostaw, tak? Ale mimo wszystko one podlegają potężnej zmianie, one podlegają przekształceniom. Ciągle wymyślamy nowe rzeczy, a te wymyślanie nie polega na tym, że jest coś nowego. Nie, widzimy coś pod innym kątem i nagle bach. Po prostu zmiana paradygmatu. Tak to po prostu działa. I tyle chciałem Ci na dzisiaj powiedzieć. Ta dzisiejsza infograficzka temu właśnie jest poświęcona. A my się zobaczymy jutro. Dzisiaj życzę Ci bardzo miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!